Może dziwicie się, że tym razem jestem ubrana w taki właśnie sposób. Otóż obecny tutaj pan instalator poinformował mnie, że zainstalowanie ogrzewania podłogowego w systemie Sander Floor Easy jest takie proste, że poradzę sobie sama. A ja na to zobaczymy. Cały zestaw, uwaga, można zamówić przesyłką kurierską. O, nasza właśnie przyszła. No, to czas to rozpakować. Poradzi sobie pani sama? Sama nie, ale z instrukcją to już na pewno. W skład zestawu wchodzą taśma brzegowa, taśma aluminiowa, klej w sprayu i płyty systemowe. O, a to co? Kartka z życzeniami powodzenia w montażu. No to powodzenia. No dobrze, ale bez narzędzi nie poradzę sobie na pewno. Niezbędne nam będą nożyce do cięcia rur, kalibrator, sprężyna do gięcia rur, miarka, marker, nóż, piła lub wyżynarka, poziomica, zestaw kluczy, klucz nastawny oraz packa. Jak pan wie, podłoga jest odkurzona i odtłuszczona. Od czego mam zacząć? Taśma brzegowa. Taśma brzegowa jest samoprzylepna, dlatego zrywamy folijkę i proszę, sama się przymocowuje. Stosujemy tutaj taśmę o niższym profilu niż w tradycyjnych taśmach brzegowych wykorzystywanych w systemach mokrych. Styropianowe płyty. Zanim je przykleimy, ważne jest, żeby je dokładnie wymierzyć do powierzchni podłogi i dokładnie dopasować. No właśnie, i tutaj konieczne jest przycięcie płyty. Czyli jednak bez instalatora się nie obejdzie, tak? Obejdzie, obejdzie. Sama sobie pani poradzi. Czas na klej i to na dodatek w sprayu. Pokryjemy nim całą powierzchnię, na którą położymy styropianowe płyty. Zanim położymy styropianowe elementy, odczekajmy 30 sekund i dopiero je układajmy. Bardzo ważne jest, by płyty przylegały ściśle zarówno do ścian, jak i jedne do drugich. Ale jeszcze ważniejsze, by całą powierzchnią przywarły do kleju. W tym celu w kilka chwil po ich ułożeniu możecie się po nich po prostu przespacerować. Teraz czas na rury. By ułatwić sobie życie, korzystam ze specjalnego rozwijaka. To naprawdę bardzo pomocne. O tym, jak zmontować taki rozwijak, opowiem w odrębnym filmie. Montowanie rurociągu w tych kanalikach wygląda właśnie tak. To naprawdę bardzo proste. Mówiłem. A na końcu płyty styropianowej radzimy sobie tak. Aby rury nie wypadały na łukach, oklejamy je aluminiową taśmą. Końcówkę rury podłączamy do skrzynki RTL lub mini grupy pompowej zwanej w Skandynawii mini-shunt przy większej ilości obiegów grzewczych do rozdzielacza w szafce rozdzielaczowej. System Sander Floor Easy jest gotowy, by położyć na nim podłogę docelową. I udało się! To naprawdę system typu zrób to sam. Dokładnie, tak jak mówiłem. Do niedawna systemy ogrzewania podłogowego sterowane były tradycyjnymi termostatami, ale to już koniec. Teraz nadszedł czas systemu inteligentnego zarządzania domem Anna. Więcej o nim w osobnych filmach. A na razie możemy się cieszyć ciepłem z własnoręcznie położonej podłogi. Podłoga Sander Floor Easy. Łatwo zapamiętać i łatwo ułożyć. No proszę, raz, dwa i całość zainstalowana. A pan się nawet nie napracował. To może ja ugotuję obiad?